Papież Franciszek Trzeba działać natychmiast. Papież Franciszek o szczycie COP26 Trzeba działać natychmiast. Krzyk bogich, połączony z wołaniem ziemi, rozbrzmiewały w minionych dniach na szczycie ONZ na temat zmian klimatycznych COP26 w Glasgow, powiedział papież Franciszek podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański. Jak podkreślił rządzący, powinni działać w sprawach klimatu natychmiast, z odwagą i dalekowdrocznością. W Światowym Dniu Ubogich przypomniał, że ich krzyk łączy się z wołaniem naszej planety. Zachęcam tych, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna i ekonomiczna, by działali natychmiast z odwagą i dalekowdrocznością, powiedział papież. Jednocześnie zachęcam wszystkie osoby dobrej woli do obywatelskiej aktywności na rzecz troski o wspólny dom. dodał. Papież nawiązał do pięć Światowego Dnia Ubogich. Ludzkość czyni postępy, rozwija się, ale ubodzy są zawsze z nami zawsze są. To w nich obecny jest Chrystus podkreślił. Wyraził też wdzięczność za liczne inicjatywy Solidarności, zorganizowane z tej okazji w diecezjach i parafiach na całym świecie. Papież Franciszek o inwestycji w wieczność Franciszek mówił, że ten, kto czyni dobro, inwestuje w wieczność. Kiedy widzimy osobę szczodrą i pomocną, łagodną, cierpliwą, która nie jest zazdrosna, nie obgaduje, nie przechwala się, nie puszy się z dumy, nie brakuje jej szacunku, to taka osoba buduje niebo na ziemi, stwierdził. Może nie będzie znana, nie zrobi kariery, nie trafi na czołówki gazet, a jednak to. Co robi, nie będzie stracone. Bo dobro nigdy się nie marnuje, dobro pozostaje na zawsze, podkreślił. Zachęcił wierzących do refleksji nad tym, w co inwestują swoje życie, czy w rzeczy przemijające takie, jak pieniądz, sukces, wygląd zewnętrzny, dobrobyt fizyczny? Czy jesteśmy przywiązani do rzeczy doczesnych, jakbyśmy mieli żyć tu zawsze? Pytał.